Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj sobotę, jest 20. dzień lipca, jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szachów i jest dzisiaj Dzień Księżyca. I to w ogóle, że dzisiaj jest Dzień Księżyca i że w ogóle 20. lipca, żeśmy prawdopodobnie na nim wylądowali, chociaż niektórzy mówią, że to ściema, ale ja raczej jestem przekonany, że to prawda. To się w ogóle bardzo dobrze składa, bo dzisiaj jest rzeczywiście wielkie święto, w sensie na tym kawałku ziemi, który ma mniej więcej 2 metry kwadratowe, czyli tu, gdzie siedzę, bo są dzisiaj moje urodziny, ale co tam. Tak wam mówię, żebyście mieli okazję tam mi napisać w ogóle te wszystkie fajne i miłe komentarze. No to zapraszam. Czołóweczka, odcinek, jedziemy! Moi drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni, taki dzisiaj krótki odcinek, gdzie powiem wam pewne zdanie, o coś was poproszę i tak w ogóle w ten sposób robimy sobie taki króciutki urodzinowy odcineczek. Moi drodzy, wiecie, że moim ulubionym pisarzem, znaczy jednym chyba z ulubionych, znaczy nie chyba, tylko jednym z ulubionych, takich pewnie w pierwszej trójce, jest niejaki Haruki Murakami, czyli japoński pisarz, który jak nikt chyba na świecie absolutnie oddaje istotę mojej duszy. Nikt tak nie rozczytuje mojej duszy jak on. Następujące zdanie od Harukiego Murakamiego. Żyjesz tylko połową siebie, a druga leży gdzieś bezczynnie. Moi drodzy, chciałbym was dzisiaj prosić, żebyście mi życzyli... No co, no w końcu mam urodziny. Więc chcę, żebyście mi życzyli właśnie tego zdania, w sensie, żebym nie żył tylko połową siebie, a drugą gdzieś tam ciepnął bezczynnie, tylko żebym żył całą, znaczy całą całą całością, czyli dwoma połówkami siebie. Kani tak. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że połowa mnie gdzieś tam leży jeszcze odłogiem. Że jest jeszcze połowa mnie do naprawienia, do uruchomienia, do posłania, do pobłogosławienia, do rozwinięcia, do oddania Panu Bogu, do owocowania i tak dalej. I kiedy mówię połowa, to się pocieszam, bo pewnie to jest znacznie tak zwana większa połowa. Ale jeszcze dużo mam takich rzeczy, które trzeba by uruchomić, naprawić i tak dalej. I chciałbym, żebyście mi życzyli właśnie tego. Żebyście mi życzyli, żeby mi się ta druga połówka tam gdzieś leżąca zupełnie bezczynnie odnalazła, w sensie, że miała. Ją po prostu przyciągnął i żeby ją uruchomił, i żeby ona mogła Panu Bogu, Wam, mnie służyć. Jednocześnie, kochani, ja Wam chciałem bardzo życzyć dokładnie tego samego. Też macie, kochani, połówki albo większe połówki, albo jakieś nawet całości, a może tylko niektórzy mają jakieś drobinki, które są jeszcze bezczynne, które są jeszcze nieuruchomione, które są jeszcze nierozwinięte, nie pobłogosławione, bo nie dajecie ich pobłogosławić, nieowocujące i tak dalej. I chciałem Wam bardzo życzyć, żebyście właśnie to zrobili, tylko to życzenie ich będzie jednocześnie wezwaniem do roboty. W sensie tak samo jak Wy, mam nadzieję, będziecie mi życzyć, wzywając mnie do roboty. Czyli nie tylko oczekiwaniem, że samo się to stanie. Tylko, żeby właśnie samemu to robić, żeby to odnajdywać i to uruchamiać, bardzo bym chciał być yy, bardziej człowiekiem zaplanowanym przez Pana Boga niż do tej pory jeszcze jestem. Bo wiem, że on mnie jeszcze dużo bardziej zaplanował, tylko ja tego jeszcze nie zrobiłem i zamierzam ten plan uruchomić, w sensie uruchamiam go już od 40. ile to ja mam w ogóle? 46 lat, nie? Boże, mam 46 lat. Więc robię to od 46 lat. Znaczy, nie, nie, uszkujmy się, łącznie pewnie robię to za dwa tygodnie, jakbym podsumował wszystkie dni, kiedy dorobię, nie? No, ale, ale robię to już od 46 lat i zamierzam dalej. Jak to kiedyś bardzo ładnie napisał dziadek jednego z moich braci, który nam kiedyś czytał list od swojego dziadka. Ten dziadek już był takim wiekowym dziadkiem, on napisał: Drogi Norbercie, skończyłem. Nie, nie, poczekaj. Zacząłem ja dzisiaj 80., tam 9. rok życia, i zamierzam ja jego kontynuować. Więc ja zamierzam kontynuować te kolejne lata odszukiwania tej zmarnowanej połówki, czy tam jakiejkolwiek części mam, i uruchamiania. I kochani, bardzo Was proszę, życzcie mi tego i pomódlcie się za to, i zmuszajcie mnie, żebym to robił, a ja Wam tego życzę, pomodlę się za to, i będę Was niestety zmuszał, żebyście to robili. I jeżeli to dzisiaj się wydarzy, to nic lepszego się nie może dzisiaj wydarzyć. No to o to by chodziło. Dziękuję i tyle na dzisiaj. Moi drodzy moi mini moi kochani, to by było na tyle w tym odcinku dzisiejszym sobotnim urodzinowym, takim, no właśnie, w ogródku. Yy... Fajne to jest takie w sumie ci urodziny. Takie, że Pan Bóg cię wymyślił, Pan Bóg cię stworzył, mama i tata cię urodzili, no i żyjesz. To jest fajne. Wszystkich, którzy mają, kochani, dzisiaj też rodziny, a wiem, że trochę was takich jest, to, że tam macie 20 lipca również rodziny. serdecznie was wszystkich pozdrawiam i ściskam. Jesteśmy bardzo wyjątkową grupą na świecie, no, w sensie z 20 lipca. To tyle. Ściskam. Miejcie się najlepiej. Z Bogiem. Pa, pa.